Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam wszystkich miłośników gitary klasycznej do obejrzenia testu gitary firmy Stag, model C-456. Tutaj mamy tabliczkę, można powiedzieć, mówiąc o co to za gitara. Ona ogólnie, tak jak widać na zdjęciach, które zamieszczam do filmiku, tutaj mamy taki poglądowy, można powiedzieć, przegląd tej gitary. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. To jest jeden plus. Drugi plus jest taki, że jest wykończona z dużą dbałością po prostu o szczegóły. No i najważniejszy plus, że to jest gitara z witego drewna świerkowego, co oczywiście daje olbrzymią, można powiedzieć, barwę, ciekawą barwę brzmieniową. Czyli po prostu to nie jest jakaś sklejka, która brzmi jak pudełko, tylko to jest wite drewno świerkowe. Od razu można powiedzieć, ta gitara przyszła do mnie bezpośrednio od dystrybutora polskiego i od razu na przykład muszę Wam zwrócić uwagę na to, jak są fajnie ustawione struny, w sensie, że one są naprawdę niziutko. Akcja strun jest naprawdę bardzo niska, co niestety w tanich gitarach, bo to jest gitara, którą mógłbym zaklasyfikować do gitary w przedziale cenowym do 350. Ona generalnie jest poniżej 350 zł, w zależności oczywiście od sklepu, w zależności od ewentualnie jakichś wahań na rynku. W każdym razie poniżej 350, czyli jeśli ktoś ma w gotówki 350, powiedzmy, to bez problemu ją kupi i jeszcze zostanie nadmiar pieniędzy. Czy tak mogę powiedzieć? Tu jeszcze wart uwagi jest ta właśnie ta rozeta, czyli to coś okrągłego tutaj, ciekawie wykończona, ciekawie zrobiona. Ładnie w każdym razie wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Widać też, nie wiem czy to na filmie dobrze widać, ale widać po prostu fakturę drewna tego świerkowego, po prostu widać drzewo. Wiem, że tutaj dużo jest odbić i odblasków, ale widać drewno. Teraz posłuchajmy, jak ona brzmi. Pierwszy rzut ucha, brzmienie jest naprawdę bardzo zbalansowane i bardzo, można powiedzieć, szerokie. Czyli na przykład słuchajcie sobie tutaj tych, na przykład dźwięku A. Jest takie bardzo, takie głębokie. Tak samo E. Granie też akordów barowych, ze względu na to, że jest niska akcja strun, nie będzie sprawiało dużego problemu. Teraz zobaczmy, jak ona mniej więcej zachowuje się po uderzaniu piórkiem. Akurat ma grubość 1 mm. Thank you.
uderzam po kolei w takim akordzie, ładnie wybrzmiewają, każdy jest czytelny, czyli po prostu jest bardzo zbalansowane brzmienie tej gitary. No i cóż powiedzieć, no jeśli ktoś ma taką gotówkę tak około 350 poniżej, to bez problemu sobie może taką gitarę sprawić. Również oczywiście w sklepie u mnie rockday.pl, sklep.rockday.pl, będzie można tą gitarę oczywiście też zamówić, więc naprawdę jest warta polecenia. A z tego co wiecie, to ja staram się nie wciskać kitu ludziskom. Ja szczerze powiedziawszy jestem bardzo zadowolony z brzmienia tego Staga C546, ponieważ tutaj akurat przytoczę takie wydarzenie, które faktycznie mnie spotkało, czy przynajmniej jedna z uczennic przyszła do mnie z gitarą kupioną na Allegro za jakieś 450 zł, tam plus przesyłka, gitarą klasyczną, która po pierwsze wysokość strun nad progami, w jakiej ta gitara przyszła po prostu, to było gdzieś centymetr, więc już dyskwalifikowało tą gitarę jako gitarę do grania. A druga rzecz to po prostu brzmienie tej gitary było tragiczne. Po prostu to było coś tak strasznego, granie na tej gitarze, że przeraziłem się, że można kupić za te 450 zł gitarę, która tak strasznie, strasznie źle brzmi. Bo to nawet nie można powiedzieć, że brzmi. To tak jakbyśmy do pudełka kartonowego domontowali struny i próbowali uderzać. Ona dokładnie tak brzmiała. Wiem, że osoby, które zaczynają przygodę z gitarą, to po prostu nie bardzo rozróżniają brzmienia gitary drogiej i taniej. I to doskonale rozumiem, ponieważ jak ja zaczynałem grać, to też nie rozróżniałem brzmienia, nie rozumiałem, dlaczego gitara kosztuje powiedzmy 2000, a ta kosztuje 300, skoro one brzmią tak samo. Jednak wy, którzy zaczynacie, po paru latach zaczniecie rozróżniać brzmienie gitar i dopiero wtedy będziecie wiedzieć, jaki ewentualnie w przeszłości się błąd zrobiło. Oczywiście uczymy się na błędach, jednak ja staram się w tych moich wszystkich właśnie filmach pokazać też, jak dobierać. Zrobię też nowe filmy, jak właśnie rozróżniać brzmienie gitar. Jak na co zwracać uwagę. Tu właśnie pokazując w tym filmie tą gitarę, właśnie też wam staram się pokazać brzmienie, na co zwracam uwagę, prawda? Głębokie brzmienie niskich strun, czyli tych grubych basowych, i takie wyraźne brzmienie poszczególnych tych wiolinowych. To naprawdę bardzo, bardzo ładnie brzmiało. No, tak więc oglądajcie dalej te filmy. No myślę, że coś nowego z nich wyciągniecie, wyssiecie, więc byłoby bardzo miło, gdyby was było coraz więcej. Zapraszam też do obejrzenia kolejnych filmów poświęconych testom różnego rodzaju sprzętów muzycznych. Papatki.